Profesor Gruszkow to szalony naukowiec, który skonstruował urządzenie umożliwiające kontrolowanie pogody. Urządzenie trafiło w niepowołane ręce i Opolu całemu zagraża niebezpieczeństwo w postaci tornada. Uczestnicy gry muszą odnaleźć róże wiatrów. Jest to jedyne urządzenie, które może zapobiec katastrofie wywołanej przez tornado, ponieważ profesor, jako wybitny naukowiec, wymyślił też antidotum na generator zjawisk pogodowych, tą właśnie różę wiatrów. Uczestnicy gry mają 2 godziny, żeby przejść po całej trasie po terenie gry, zdobyć podzespoły do budowy róży wiatrów i uratować Opole przed tornadem. Kontakt z nim jest utrudniony, jednak poszukiwaczom róży wiatrów pozostawił kilka wskazówek. Uczestnicy na poszczególnych punktach te wskazówki będą odnajdywać poprzez wykonanie zadań lub poprzez umiejętności handlowania się, pracy w grupie czy poprzez kreatywność. Jeżeli uda im się znaleźć wszystkie elementy w terminie nieprzekraczającym 2 godzin, złożyć róże wiatrów tak, aby zadziałała, uda się powstrzymać tornado i miasto zostanie osadzone. Syncykator od wulgotnicy do lewego przyczłapu. Nie, ja parkuję. Możecie spróbować to tam zlokalizować. Syncykator od... Musicie krok w przód, krok w tył. Gra miejska Twister organizowana była już po raz czwarty. W tym roku zadaniem uczestników było uratowanie miasta Opole przed kataklizmem, jakim ma nadejść. Mieli to uczynić dzięki róży wiatrów, urządzeniu, które skonstruował profesor Politechniki Opolskiej, profesor Gruszkow. Gra oparta jest na podchodach, takich jakie organizowaliśmy w dzieciństwie. Zadaniem uczestników było jak najszybsze przebycie trasy i zaoszczędzenie jak największej ilości pieniędzy. Gra trwała 2 godziny. Na trasie gry uczestnicy musieli zmierzyć się z nieuczciwym bankierem i to od nich zależało, czy pójdą na skróty, czy też pójdą ścieżką nielegalną. Odpowiednio każde zadanie było punktowane. Wszyscy uczestnicy znakomicie poradzili sobie z zadaniem i złożyli różne wiatrów, dzięki czemu ocalili nasze miasto. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.